Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. I zapraszam już na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. Dziś mamy 9 odcinek i najpierw zajmiemy się czymś, czego nie robię w moich odcinkach, a mianowicie komentarzami. No i przejdziemy po kolei. Pierwsze co tutaj mieliście to pomysł, żeby przejechać się autem, trybem auta po mieście, bo coś takiego mamy na PlayStation 4. Ciekawy pomysł, zrobimy to na koniec odcinka, ale zrobimy też z tego specjalny live, bo niedługo już w końcu live wrócą i tak dalej. Kolejne pytanie było moje z kolei do Was. Jakie budujemy metro w tym mieście? No i odpowiedź była dość podzielona, bo niektórzy mówili podziemne, naziemne, nadziemne. Ale jedna opcja najbardziej mi się spodobała, czyli szybki tramwaj miejski. Peska. Nie, oczywiście przejdziemy do opcji, że zbudujemy wszystko. Czyli metro podziemne będzie w centrum miasta. Tam, żeby po prostu nie było go widać i ładnie jeździło i zbierało. Metro naziemne i nadziemne będzie na obrzeżach. W sensie nadziemne jeszcze jest dopuszczalne w centrum miasta, ale w takim bardzo gęstym, gdzie ładnie go będzie po prostu robić takie miejsce w mieście. Jakiś taki specjalny dzielnicach i tak dalej. Na obrzeżach głównie planuję naziemne, raczej nie nadziemne, na pewno nie podziemne. Chyba, że jakieś specjalne góry czy coś takiego. Pestka będzie, zbudujemy pestkę prawdopodobnie w jakimś już tam większym etapie gry i pestka nie będzie pewnie dojrzyty do tych dzielnic, które teraz budujemy, tylko ona będzie łączyć zupełnie nowe rejony w naszym mieście. W naszym mieście, w sensie w City Skylines, jeszcze dwa środki transportów. Tutaj możemy wykorzystać. Autobusy to wiemy, one będą sobie jeździć, wiadomo, że gazowce weźmiemy niż te zwykłe. Natomiast metro za chwilę będziemy budować. Mamy jeszcze dwa środki transportu, które trzeba pogodzić. Jeden z nich to są pociągi. No i chyba nie muszę wam tłumaczyć, że pociągi będą. Ale pytanie jest do was, na jakiej zasadzie będziemy dzielić metro, pociągi i kolej jednoszynową. Kolej jednoszynowa jak dla mnie jest bardzo podobna do metra nadziemnego. Właściwie to jest w teorii prawie ten sam środek transportu, z tym, że metro ma trochę większą pojemność i kolej jednoszynowa jest mniejsza ogólnie. Natomiast musimy się po prostu nad tym trochę zastanowić, jak to poukładać w naszym mieście. Oczywiście są jeszcze helikoptery, sterowcy i tak dalej, ale to jest bardziej taki środek transportu. Zresztą tak, helikoptery są do miejsc takich bardziej odludnionych od centrum miasta, gdzie po prostu jest mało ludzi i będzie tam latać. Sterowce to jest atrakcja dla mnie, lotniska no to wiadomo. Kolej linowa. Też wiadomo jak to działa, taksówki do co innego, no i tutaj już dalej to wiadomo, są inne środki transportu. Dobra, tak, no to sobie przejrzyjmy w rzeczy ważne. No tak, po pierwsze mamy pożar, to nie jest dobra nowina. Przyspieszmy sobie czas. To tak, ogólnie z Fire Army Station nie jest za dobrze, więc wyburzymy ten Fire Station, postawimy sobie duży Fire Station. Będzie zawsze lepiej. Tak, co mam tutaj zrobić, tylko ile on kosztuje? On kosztuje 60 tysięcy, to na razie nie. Tu by się też przydał ściekami. Jedyne co na razie możemy zrobić, to jest podnieść budżet znowu na nich. Ale zobaczymy jak będziemy tutaj dalej z tym ciągnąć, bo ogólnie na koniec dzisiejszego odcinka bym już poszedł w ekologię. Przynajmniej w oczyszczalnie. Po części bym już zaczął stawiać takie oczyszczalnie duże, w sensie nawet niekoniecznie duże, ale żeby już przestać wylewać wszystko, te całe ścieki, tak jak widzimy gdzieś tam, w sensie wiadomo, że tam nie będziemy gdzieś budować, ale tak czy siak, żeby już tego tak może nie wszystkiego nie zsyłać gdzieś tam po prostu. Także tak to wygląda. Dobrze. To tak, może zanim postawimy sobie tutaj straż pożarną, bo tu mamy jedną w teorii niedaleko, to postawimy sobie tutaj obok naszego szpitala budynek, który faktycznie jest potrzebny, czyli nasza straż pożarna. Sądzę, że w tym rejonie jednak będzie mimo wszystko bardziej potrzebna niż tam. Dlatego straż pożarną sobie postawimy tutaj obok drogi zewnętrznej. To nie będzie aż tak bardzo tutaj się nam naprzykrzeć. Policja i ten Teges. Na razie nie sądzę, żeby nam była niezbędna w tym rejonie. Tym bardziej, że kosztuje 60 tysięcy, tak samo jak to, więc na razie nie będziemy tego brać pod uwagę. Zdrowie ogólnie w naszym mieście jest dobre. Jeśli już to gdzieś w jakichś takich rejonach można by po prostu poustawiać sauny, tak kosztuje właśnie 5 tysięcy, więc trochę dużo. Mamy oczywiście helikoptery i tak dalej, baseny publiczne,
yoga i tak dalej. Rzeczy ważne, których nie mamy. To jest na pewno zakład opieki nad seniorami. A nie, my je postawiliśmy. Mamy jeden na razie, więc może być. I mamy też Centrum Zdrowia Dziecka postawione w tym rejonie. Na razie chyba tyle ich wystarczy, tak mi się wydaje. Szkół podstawowych jest cacy, szkół średnich też jest cacy, no to uniwersytetu żadnego nie mamy, ale to jest wiadome, bo na razie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie. Biblioteki, no mogłoby być lepiej, tak? Ile kosztuje biblioteka? 22 tysiące. Myśmy postawili tutaj jedną bibliotekę może, bo tutaj przy tej galerii w sumie nie byłoby to złe, żebyśmy sobie taką jedną walnęli, dużą bibliotekę. To będzie zawsze tutaj z tej rejony trochę nam edukować naszych mieszkańców, tak dalej. Także to chyba są z tych budynków ważniejszych. Jeszcze jest jeden budynek ważniejszy, nazywa się schrony. No i tak, o ile mamy 14 tysięcy, to znaczy, że powinniśmy postawić już gdzieś duży schron. Takiego schronu nie mamy nigdzie w naszym mieście, co jest co najmniej powodem do martwienia się. Ale mamy tą dzielnicę, to jest nowa dzielnica i w niej mamy póki co 631 gospodarstw miejskich. Mamy też taką dzielnicę, w której będzie dużo ludzi, w niej jest 649 i tu może być 800. Te dwie dzielnice nie mają żadnego schronów, ale ponieważ nie jestem przekonany jeszcze, jak będą się tutaj rozbudowywać nasze dzielnice, to będziemy sobie stawiać po kolei tutaj schrony. Ta dzielnica będzie się rozbudowywać, tu będzie duży schron, więc na razie nie musimy nic tu stawiać, ale jeśli coś musimy faktycznie postawić, to są dwa małe schrony tu i tu. Tu z kolei ten nasz autobusik, który widzimy, trzeba przestawić, to możemy nawet teraz to zrobić, żeby nasze zacisze było po prostu w całości pod tą linią, a nie tak jak teraz to wygląda. Stąd, w sensie byłoby dobrze, gdybyś tu pojechał, ale chyba jednak nie podjedziesz. Kolejno, trudno. I co teraz ta nasza linia wspaniała robi? No robi jakieś akrobacje nieludzkie, dziwne i w ogóle. Ale w sumie czego mogłem się spodziewać? Żeby pojechać w niektóre rejony do tej dzielnicy, no to tak niestety trzeba pojechać. Dobrze, tu sobie damy przystanek na pewno. Ponieważ to jest linia kryzysowa, to może nawet się zatrzymać na takich miejscach, gdzie się nie powinniśmy zatrzymywać. Tu będzie przystanek, no i właściwie tyle. Jest trochę fikaśna, na pewno, ale właściwie jak dla mnie taka może nawet być. Dobrze, mamy pieniądze na postawienie kolejnego schronu, małego. Chcę małe postawienie tutaj w ogóle. Ile kosztuje duży? Duży kosztuje 74 tysiące. O kurde. Trochę dużo, bym powiedział. No, trochę dużo. Dobrze, ta dzielnica nam się ciągnie do tego skrzyżowania, więc musimy trochę ten autobus pociągnąć. Czyli wiadomo, my ją tutaj sobie skrócimy, żeby nie jechała już tam do tej głównej alei, ale tak czy siak. Dalej, tu będziesz mieć na pewno przystanek. Tutaj oni na piechotę będą mogli jeszcze dojść. I stąd tu, nie, tutaj jeszcze jeden będzie przystanek. Chociaż wiesz co? Czy on tak musi tam wykręcać ostro? No, przestawimy tutaj. Co jest? No, to trudno. Tu i dojeżdżamy do finito. Dobra, to jest nasza linia druga eks-ewakuacyjna. Osób, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście. To jest dobra nowina. Gorzej z tym, że nie wiem, gdzie ich osiedlić. Więc póki co, mamy tą naszą aleję, która się ciągnie właściwie prosto jak w twarz strzelił i na razie mi tak odpowiada. Więc nie będziemy jej tutaj też jakichś robić problemów, żeby się tak nie ciągnęła dalej. Więc ty się tu byś mi podłączyła ta aleją w jakiś w miarę prosty sposób. Powiedzmy, że... Tak. Okej. Dobra. Następne to będzie coś takiego. Się nie wiesz, co ty... Tutaj możemy sobie trochę to zmienić, bo ja tutaj źle postawiłem na początku tą dzielnicę. Już na samym początku była trochę źle poustawiona ta dzielnica, więc można to trochę sobie zmienić. I tutaj wzdłuż tej ulicy też sobie damy taką, o właśnie. Coś takiego. I tutaj bym to podłączył. Jakoś bym to podłączył z tą częścią. Nie wiem jak. Okej, widzę, że to będzie ciekawe. No dobra. Później tu dotąd. Ty jakbyś mi się tu podłączył. W tym miejscu byśmy zrobili połączenie. Dobra. Okej, widzę, że siatka niestety zostanie
zaburzona, no cóż. No i w różnych tutaj rejonach po prostu będą podłączenia, żeby to też nie było jakieś taki dokładnie tutaj wszystko poukładane na 100% najlepiej wykorzystane, bo wiadomo, w miejscu sobie postawimy na pewno coś takiego. No i budynek, który warto to będzie stawić, czyli w tym rejonie, to będzie nasz schron. Bo sądzę, że w tym rejonie akurat taki schron tu będzie całkiem nieźle nam zapewniać podłączenie z całością, albo nawet możemy do tej drogi dociągnąć. To może będzie lepiej dojeżdżać. Tak, w ten sposób będzie. Chociaż czy koniecznie. Bo z kolei jest utrudnione dojście od tej strony dzielnicy, gdzie też będzie dużo ludzi. No ma to jednak w tą stronę sobie go postawimy. Dobra. I najpierw sobie zróbmy ścieżki, żeby wiedzieć, że on tutaj będzie, tak? Bo na razie, jak może zauważyliście, jesteśmy jeszcze biednym miastem i nie stać nas na postawienie tak wielkiego schronu, który jest nam niezbędny do życia. Ale spokojnie, my go sobie tutaj prędzej czy później postawimy, więc jest tylko kwestia czasu. Dobra, widzę, że siatka nam nie da żyć, więc sobie zróbmy to w ten sposób, dobra. I pytanie teraz, czy nam tutaj się zmieści? Zmieścić się ładnie zmieści. To możemy właściwie zacząć już budować naszą dzielnicę. Będziemy sobie budować na razie, mam pomysł, biura wzdłuż tej alei. Chociaż można byłoby to zrobić taki main street. Taka główna aleja. Może i to jest pomysł. No a to sobie zróbmy to jako główna aleja, która będzie się tutaj ciągnąć ze sklepami, sklepikami i tak dalej. Tu oczywiście dalej to już będą wszędzie mieszkańcy, wszędzie, więc zaczniemy sobie odtąd. I proszę bardzo o całkowitą zabudowanie. A, jak tu widzę, że parę rejonów miałem wolnych. Ciekawe. Tak, i na razie jeszcze nie mam pomysłów na jakieś takie bardziej podzielane tych różnych rejonów, więc po prostu na razie w tym całym rejonie, jak będą się budować, będzie nieźle. Tutaj, jak może być, się domyślać, oczywiście zostawiam sobie miejsce na nasz schron. I gdzieś tutaj przydałoby się też postawić... Nie wiem, czy poczta jest tam tu niezbędna? Nie, poczta tam tu jest zbędna, ale podstawówka już by się przydała. I byśmy sobie postawili, może nie naprzeciwko schronu, to może nie jest najlepsze rozwiązanie, ale gdzieś obok schronu, to już brzmi lepiej, co nie? Też był pomysł, żeby puścić trolejbus w tej dzielnicy i my do niego się jeszcze ustosunkujemy. I żebym nie zapomniał, bo ja mam skłonność do zapominania, chyba już zauważyliście czasami. Więc żeby nie zapomnieć o nim, sobie wybuduję kawałek drogi tej trolejbusowej, żeby po prostu wiedzieć, że ja tutaj coś miałem wybudować. Jeszcze nie mam pomysłów dokładnie jak go puścić, dlatego go nie będę puszczać, ale on tutaj będzie, najprawdopodobniej w przyszłości. No, tu sobie zmienimy skrzyżowanie, żeby nasz tramwaj jakiś tu puścić dalej. No i na razie tramwaj, jak możecie domyśleć, ty będzie sobie zjeżdżać na pętlę. Bo akurat pętlę to my lubimy budować, więc to nie będzie duży problem. Zaraz metro też będziemy budować, tylko najpierw popyty, czyli najważniejsze rzeczy w grze. Która faktycznie ona powinna tutaj jechać cały czas prosto, jak widzimy. To jest ta niebieska. No i tą niebieską, jak możecie domyślać, też sobie przestawimy, żeby jechała dalej. Ale ponieważ ta pętla, która tutaj jest, na razie mi się całkiem podoba. I może być jak dla mnie, tak jak teraz wygląda. To my sobie ją zrobimy, żeby ona tutaj cały czas istniała. Co mam na myśli? A mam na myśli, że po pierwsze, zrobimy sobie coś takiego. Dobra. To sobie wyrzucimy z tych przejść. Ale to też tak nie może być, że jak to będę myśleć, to jest taki nieładny zjazd, więc... My sobie tu zrobimy... Tu połączenie. Tu będzie zjazd, taki bambajowy. O, i tu będzie takie podłączenie, więc nie jest źle. Czyli nasza niebieska linia, ona tutaj będzie w przyszłości też się zatrzymywać, ale na razie ją stąd po prostu wywalimy. To tak, widzę, że część linii sobie stwierdziła, że to jest szybsza trasa. To już mi się nie podoba. To już mi się nie podoba. Trzeba by coś na ten temat poradzić. Dobra. Jak takie rzeczy chce mi tutaj robić Skylines, to już mi się to nie podoba. Sobie zrobimy to w ten sposób. O. Wywalimy sobie przekłady tutaj na ścieżkę i chyba jest najlepsza opcja. Bo tutaj nie będą aż tak daleko szli, bo to już jest trochę przydaleko. W sensie jechały bambaje, o tym chodzi.
No, dokładnie, poznikały. A to ta linia stwierdziła, że ma świetny pomysł, którego nie popieram. Żeby to wyglądało tak samo jak cały czas. Dobra. Dalej tu będą przystanki w drugą stronę, czyli też przed skrzyżowaniami. Autobusowe za, tramwajowe przed. Czyli zgodnie ze schematem, jaki nam tutaj mamy też w Warszawie. I właściwie tak to powinno wyglądać ogólnie w większości miast. Przynajmniej w teorii. Dobra, no i tak, teraz najważniejsze. Tak by to wyglądało, ale tak to nie będzie wyglądać niestety, ponieważ ta linia będzie jechać tu. O. A ta linia będzie się zatrzymywać w bardzo ciekawej lokalizacji, ponieważ tutaj. Tak, bo my tutaj już nie będę na razie tej pętli chyba rozbudowywać jeszcze bardziej. Przynajmniej wydaje mi się, że to jest bez sensu. Także na razie tak to będzie wyglądać, tu będzie jeden przystanek taki ekstra. No i żeby po prostu była jakaś tutaj wspólna komunikacja z tym jeszcze jako taką pętlą. Jest to co najmniej dziwne. Może to dziwnie działać w ogóle, ale chyba nie będzie aż tak źle. Chyba żebyśmy sobie tutaj zrobili podłączenie, o coś takiego. O i będzie trochę lepiej działać ten przystanek, żeby nam tutaj nie robił jakichś korków przyszłościowych i tak dalej. Dobrze, wy nie macie wody, to jest normalne. Że na początku tam, gdzie się ludzie wybudują, to nie ma wody. To jest całkowicie normalna procedura. I wy już tą wodę macie. Tylko że jest z tym, że my jeszcze ją musimy skądś ściągnąć. Dobrze, skąd wyciągniemy wodę? Wodę ciągniemy stąd, dobra. I wodę stąd może z jej uzdatnianiem. To tak, tu mieliśmy... Przydałby się jakiś rejon oddalony od głównej części miasta. Chyba taki znalazłem. I to będą rejony, gdzie będziemy właśnie mieli naszą stację uzdatniania wody. Czyli wszystkie ścieki i tym podobne obiekty. Dobra. To na razie sobie zrobimy tutaj taką po prostu jedną drogę, do której będą podłączone po części różne budynki. Dobra, widzę, że linie pomocnicze mi bardzo pomagają. W tym, abym nie zbudował tego jak chcę. Więc no cóż. No i tutaj nie mamy jednego wyboru. Tu musimy sobie zrobić... Czekaj, nie. To zbudujemy sobie tutaj zjazd. Jeden będzie taki zwykły. Czyli tutaj dotąd. Autostrada, zjazd w jedną. Tak, bo jakiś dojazd tu musi być, to nie? I tu później w przyszłości sobie puścimy helikopter. Tylko chyba helikopterów jeszcze nie możemy stawić. Tak mi się przynajmniej wydaje, zaraz zobaczę. Jakbyśmy mogli, to byśmy sobie puścili od razu helikopter. Ale wydaje mi się, że helikopterów na razie nie możemy postawić. Dobra. Tu sobie zrobisz zjazd, będzie już taki ładny wykręcik i stąd, proszę bardzo, cyk. I tutaj bym chciał zrobić drugi cyk, nie wiem czemu nie chcesz mi na to pozwolić, no, teraz pozwoli, nie, teraz, no niech będzie. Dobrze, ile mamy czasu? Mamy czasu 18 minut, no to właściwie by wypadało już zacząć się zajmować metrem. Ale najpierw, no tak, nasza oczyszczalnia się nie mieści. Chyba powinienem to sprawdzić wcześniej, jakie ona jest wielkości. Co nie? Nawet na szczęście to nie jest duży problem. Po prostu sobie to przestawimy. Więc proszę bardzo. O, zróbmy sobie to w ten sposób i teraz nam się już to powinno zmieścić. Zmieści się świetnie. Dobra. I cyk, cyk, cyk. Ta będzie sobie tutaj zjeżdżać dotąd. A, no i tu mamy zjazd autostradowy. Dobra. Pyk i myk. I ważne rzeczy, czyli nasza oczywiście cała kanalizacja. Na razie sobie walniemy ich tu, jak może zauważyliście, parę. Ze względów prostych. One nie mają dużej przydobowości. Też nie są po prostu jakiejś najwyższej klasy, ale ja już bym chciał głównie się przełączyć na taką, na ten model, żeby w ten sposób po prostu po całości już to obsługiwać. Nie musieć jeszcze jakichś innych patentów nieludzkich tutaj robić. Więc tak, tu sobie budujemy tą naszą wodę pod autostradą, tak zawsze powinniście robić. Wtedy większość właśnie waszych części komunikacyjnych będzie najlepiej działać. Będziecie mieli łatwy dostęp do modyfikacji i tak dalej w ogóle. Także tak, my sobie to zbudujemy na zasadzie tej autostrady i po prostu pod nią będzie się na tej
ta woda skręcać. Wiadomo, że ta woda jest chwilowa. Prąd tutaj nie będę jakiś bardzo ciekawy. Wczuwalny jeden wiatrak. I czy one potrzebują dużo prądu? Kilowaty, a ten daje 6 watów. To chyba nie powinno być jakichś dużych problemów. Teraz zobaczymy. Wydaje mi się, że powinny spokojnie... Tak, dokładnie, spokojnie prąd tutaj do nich dochodzi. Dobrze, jak jest z naszymi helikopterami? Czy możemy, nie możemy? Helikoptery od 50 tysięcy ludzi, o kurczę. No to poczekamy na helikoptery tutaj ewidentnie. Jedyne co bym mógł postawić faktycznie w tym momencie to jest to, ale utrzymanie naszej kolejki byłoby nieopłacalne właściwie. Bo całe puszczenie tej linii póki co chyba nie ma sensu. Także no to po prostu takie miejsce oddalone od komunikacji. Jedyne takie miejsce w tym. Jedyna taka miejscówka w naszym mieście. Niech się cieszą, prestiżowa lokalizacja. Bez dostępu komunikacyjnego. Czy nie, no, mamy jeszcze takich parę miejsc, jak ta dzielnica na przykład. Tutaj właśnie w tym momencie zyskuje swój schron. Bo mieliśmy uzbierać 70 tysięcy i archiwo uzbieraliśmy właśnie. Więc możemy im tutaj puścić nasz autobusik. I proszę bardzo, nasz autobusik jako taki mamy już tutaj, bym powiedział, puszczony. Się no jedzie jak jedzie, taka dziwna ta trasa, ale to nie jest żadna linia, więc może być. Co to jest? Mamy zbyt dużo ryby. Wiecie co to znaczy? To znaczy tylko jedną rzecz. Że tutaj sprzedajemy 120 ryb. Tu sprzedajemy, że potrzebujemy więcej ryby. Potrzebujemy więcej ryby. No to trzeba postawić, w sensie może nie naprzeciwko cmentarza, bo to był mój pierwszy pomysł, gdzie bym mógł postawić nasz sklep z rybą. Dlatego postawimy sobie na razie rybę tu. Tu będzie nasz kolejny sklep z rybą. Więc proszę bardzo. Zwolnego, czy tutaj ten nasz tramwaj... Daj się złapać, no, żeż tramwaj. No chyba zbyt trochę ludzi nim jedzie. No bym powiedział, że nawet trochę dużo. Co to jest za przystanek? I gdzie on dalej jedzie? Okej. Okej, chyba wiem co tu się od papier. Zobaczmy jadąc tym tramwajem. Jeżeli dobrze rozumiem... Jedziemy tym tramwajem, 21, tak? To zaraz zobaczyć co się stanie. Ludzie, będąc osobami, które po prostu są leniwe, z założenia człowiek jest leniwy, wsiada, zaraz zobaczycie, on pojedzie na pętlę i większość ludzi powinna wysiąść teraz. Zobaczymy. No dobra, to może jednak oni faktycznie jadą na drugą stronę Wisły. W sensie na drugą stronę Wisły. Na drugą stronę tego. Jeszcze mi zaraz powiesz, to dzwonimy już ten czas, że z tej linii tramwajowej ktoś korzysta. Nie, stoi cały czas mało jak mało. Z6 cały czas jest w swoich objęciach. No bo ona nie zbiera faktycznie dużo ludzi po drodze. Dobrze, nasze wzgórza mają już ewakuację jak coś. Teraz pytanie, czy one są faktycznie w strefie ewakuacji. Tak, dobra, mają, ci to słyszą, nasz czujnik gody, ten jest już trochę gorzej z tą sytuacją. Ja bym tutaj to sobie go schował, o, dokładnie. I więcej chyba nie potrzebujemy żadnych. Dobra, no to mamy postawione. Zajmijmy się rzeczami ważniejszymi, czyli metro. Główna organizacja w naszym mieście, żeby zrozumieć, gdzie jest potrzebne metro, jest na linii to, czyli w skrócie ten most. Jeżeli nie wierzycie mi, to zobaczcie. No, widać ewidentnie. To jest jedna z główniejszych artylerii, bo to jest główny most w tym mieście, tak? Ten aż takich dużych żniw nie zbiera, tak samo i ten, chociaż ten jest też dosyć dużo zbiera, ale tu jest też dosyć dużo jest autostrady. Ogólnie ta dzielnica jest lepiej skomunikowana póki co. Głównie ludzie jadą tym tramwajem, który jedzie aktualnie tylko na 125%, ale tak czy siak jest całkiem w dużych tarapatach, jeżeli... Także co możemy w tym wypadku zrobić? Po pierwsze, podciągnąć tutaj ceny biletów i po drugie puścić metro. Pierwsza linia metra będzie bardzo ciekawa i bardzo dziwna i na pewno się nie spodziewać, jak będzie ona jechać. A mianowicie podstawowa zasada, jak działa metro i komunikacja tramwajowa i pociągi. Nigdy nie mogą się z sobą pokrywać. My w Warszawie mamy jedno takie miejsce faktycznie, gdzie się pokrywa
Jest to pomiędzy dworcem, pomiędzy placem Wilsona, a ratuszem Arsenał, Świętokrzyska i Centrum. Tam faktycznie linia tramwajowa i metro jedzie tak blisko siebie, że z tramwajów nikt nie korzysta, po prostu. I my tego błędu tutaj nie popełnimy, po prostu nasze metro będzie jechać w innych rejonach. Ale żeby nie było, oczywiście będzie połączone w jakimś stopniu z naszym tramwajem. Dlatego postawimy sobie naszą pierwszą stację w tym rejonie. I tak jak mówiłem, że była jakaś komunikacja pomiędzy tramwaj, metro i tak dalej, zrobimy po prostu sobie tutaj ścieżkę, tu jest obok przystanek naszej linii tramwajowej. Póki co ona tutaj ma pętlę i pewnie tutaj pozostanie ta linia, więc na razie tak to może być. Oczywiście metro nigdzie tu nie będzie wyjeżdżać, ponieważ nie mamy tutaj żadnych obrzeż. Póki co. Obrzeża to będzie ścisłe centrum, to będzie ta cała wyspa, to będzie właściwie zapełniona w przyszłości, więc na razie tym się nie zajmujemy. Czym się zajmujemy, to jest ta linia metra. No i tak, kolejna stacja, jaką warto byłoby zrobić, to jest na pewno gdzieś obok tego węzłu komunikacyjnego. Tak samo mamy ten węzeł, ale to będzie inna już linia. Będzie jechać też z ciekawymi rzeczami. Może zbudujemy nawet dwie linie, nie wiem, zobaczymy. Czyli tak, na pewno ten węzeł trzeba byłoby przechwycić. No i tak, jak go przechwycić, żeby był dobrze skomunikowany? Mamy opcję A i to jest opcja B. Ta jest lepsza, bo jest lepszy dostęp do przystanków i nie ma przejścia dla pieszych. Także przy tej opcji pozostaniemy. I teraz pytanie do 100 punktów. Czy tutaj jest sens postawić gdzieś jeszcze stację pośrodku? Odpowiedź jest prosta. Nie, bo metro nie jest takim czymś, co ma przy sobie multum stacji i się stawia stacji Muranów i Plac Konstytucji, że właściwie co każdą przecznicę jest metro. Nie, to tak ma nie działać. Dlatego my tutaj sobie i tak stacje są dosyć blisko siebie. Stacje kolejowe powinny być od siebie jeszcze dalej. A kolej jednoszynowa powinna działać tak samo jak metro lub trochę częściej. To jest moje oczywiście wyobrażenie, możecie się z nimi nie zgadzać. Ale patrząc na Warszawę, ogólnie mogę dojść do takich wniosków. Co nam daje tutaj ta stacja metra? Daje nam tutaj od razu pole do popisu. Czyli tutaj będzie w przyszłości druga stacja metra, która będzie się właśnie znajdować jakoś tak, jak tutaj ją przed chwilą umiejscowiłem. Ona będzie tu, żeby... Będzie trochę daleko. Nie powiem, że nie. No będzie daleko. Ale ona będzie specjalnie tak daleko, żebym mógł jakoś wykręcić tym tunelem, bo normalnie jakbym postawił... Normalnie, żeby tutaj ładnie postawić te dwie, to trzeba byłoby tak to postawić. Albo jakiś węzeł dla autobusów dalekobieżnych, bo one faktycznie mają. Faktycznie do takich węzłów... No i też mi gadło zaczyna boleć. Jest najlepszy coś takiego, ale nie możemy czegoś tutaj postawić, więc no niestety jesteśmy zmuszeni do postawienia tej stacji tu. No cóż. I stąd będzie oczywiście dojście do tego rejonu. No i ta stacja póki co będzie wyłączona, no bo no wiadomo. Bo nie mamy do niej połączenia. Kolejna stacja od tej stacji powinna znajdować się gdzieś tutaj i obok węzła z trolejbusem. Węzła to za dużo powiedziane, obok miejsca, gdzie faktycznie trolejbus jedzie. No i tak, ponieważ nie jestem przekonany, czy my tam będziemy budować ten kafalek ziemi, to tą linię na razie wykręcimy sobie i stację nazwiemy na razie. W sensie na razie, że ta stacja tak będzie w tym miejscu. Czyli po pierwsze, pierwsza stacja, jaką sobie walniemy, to będzie w tym rejonie, bo tutaj jest trolejbus i tak dalej. Czy nie ma przystanków? On ma tam dobry przystanek? Czy co? Okej, to jest rzecz, której nie przewidziałem. Dobrze, w takim razie nie. W takim razie tutaj pozostawiam, jak to wyglądało. Już, podpadamy. I tutaj w ogóle, jakbyście popatrzyli na tą drogę, tak nie zmieniając temat, to ona się co chwilę zmienia, tak żeby były po prostu po dwa pasy, żeby oni mogli cały czas, o no widzicie, właściwie zygzakiem jechać do przodu, w teorii, ale dzięki temu po prostu wszystkie pasy i zjazdy są idealnie porozkładane, że tam, gdzie się skręcają samochody, mogą idealnie to zrobić i nie ma żadnych problemów. Dobrze, to w takim wypadku, jeżeli przystanki trolejbusowe są dopiero w tym rejonie, musimy postawić dopiero gdzieś tutaj stację. I znalazłem właśnie idealną lokalizację na naszą stację. To jest w tym rejonie, gdzie sobie zrobimy przejścia górne. Górne, czyli będzie można normalnie przejść sobie górą. To tak, stację sobie ją jeszcze lekko przekrzywimy, żeby ładnie wyglądała. Wiem, że w wersji bezmodowej z Skylines przekrzywianie stacji jest co najmniej bolesne. Na szczęście ja już się nauczyłem to robić. No ale ogólnie, jeżeli nie umiecie, to trudno jest, faktycznie, robić to w ten sposób.
Później wybura się to i później można sobie tutaj zrobić tak jak to było, czyli coś takiego. Ogólnie widzę, że zająłem jak najwięcej miejsca, wyszło mi w końcu. Ale no to trudno, tu będą po prostu te ścieżki jeszcze górą, które za chwilę zbudujecie. Zbuduję i zobaczycie, o co mi chodzi. Teraz, żeby idealnie pasowała tam tutaj to wszystko, to będzie coś takiego. I teraz tak. Idealnie byłoby, żeby mi siatkę wchwycił, której jeszcze nie włączyłem. Ale już ją właśnie włączyliśmy. No jak widzicie, się nam tutaj to ładnie dobrze podłączyło. Tu będzie ścieżka, tu będzie się szło górą do tego rejonu. Później sobie zejdziemy już trochę w dół. Tu będzie tu będzie ciupkę w dół. Nie pozwolisz mi. Cyk, cyk. I stąd będzie zakręt. Dobra. Jeszcze do tego przystanku trolejbusowego, o którym właśnie teraz mowa, głośno było, więc w ten sposób to powinno całkiem nieźle, wydaje mi się, że działać. Więc możemy włączyć play. Oni teraz zaczną się ponownie budować i powinno być całkiem cacy. Także tak, trochę nam tutaj to wykręca. No i ostatnią stację naszej tej linii meta będzie tutaj do... czemu nie mogę tego stawić? Mogę. Do tego i to jest stacja... zjemy sobie ją tymczasowa. Albo nie, wiecie co? My to zrobimy inaczej. Karolina. Okej. Okay. No, to będzie stacja Karolin. Karoliny. No i żeby faktycznie to wyglądało tak, jak tu jest ten przystanek, to będziemy mieli 56. Wszystkie osoby, które mieszkają w Warszawie, wiedzą, że cyferki właśnie jak jest 56 czy więcej, pomijając centrum, to oznacza, że to jest przystanek tymczasowy. No i teraz spójrzmy sobie nasze metro, bo już właściwie nam odcinek powinien się skończyć. No, właściwie się powinien skończyć. Więc tutaj zrobimy zakręt. I my puścimy dzisiaj jeszcze jedną z linii metra, tak już szybko. Żebyście tylko wiedzieli, że ją puściłem. Także tak, tu musi być na pewno zjazd dół. Jeszcze się tego obawiałem, że zjazdem, no widzimy, że jest problematyczne. Więc my sobie zrobimy ty zjazd na razie na maksa w dół. Okej. I ile my tu musimy nadrobić? Dużo musimy nadrobić. To może więcej zrobimy. To jeszcze ostrzej ty skręcimy po prostu. Dobra. I tu o, coś takiego wybudujemy. Więc sobie ten fragment wyburzymy. No i tu wiadomo, trzeba będzie teraz... A, to jeszcze jesteś tam trochę do dołu. I nam forsa się kończy. Tego się nie spodziewałem. No i proszę bardzo, mamy nasz tutaj dworzec autobusowy, w ogóle się zdziwiłem, bo z niego aż korzysta 128 osób. No i oczywiście nasze linie tramwajowe, nasz stały węzeł i jak może widzicie, mamy tutaj teraz podziemną stację metra. Jak ją tutaj wstawiłem, nie pytajcie się. Dobrze, powiem wam, jest to prosty myk, a mianowicie sobie stawiacie tutaj, zmieniacie sobie to na drogę gruntową, po czym później musicie idealnie dostawić tą stację, no to już jest bardziej większa sztuczka, po czym ponownie robicie pyk, i jest gotowe. Ale czemu ona tutaj nie krzyczy nam, że nie jest podłączona? Bo do tego jest tutaj. Tu jest na krzyczeć. Podłączyliśmy tutaj stację. Na razie ta stacja metra jest dotąd się ciągnie, bo później ta linia będzie się tutaj ciągnąć i ciągnąć. Ja nie mam zielonego pojęcia jeszcze, jak będzie się ciągnąć. To jest najważniejsze. Dlatego póki co sobie puścimy te dwie linie. Czyli proszę bardzo, najpierw ruszamy stąd. My chcemy puścić linię metra, a nie tramwajową. Nazwy dla linii metra proszę o pisanie w komentarzach, jestem bardzo ciekawy, co będziecie pisać. I jeszcze jest jedna nazwa dla was, zaraz wam powiem ją, pokażę, co jest jeszcze do dodania. No widzę, że mieszkańcy się cieszą. Może to nie jest najbardziej preferowany kierunek, którym tutaj jedzie nasze metro. Wiadomo, że oni najbardziej by chcieli jechać tutaj do
no wiadomo gdzie, do handlu. Ale no cóż, ta linia będzie jechać na razie taką trasą, chociaż sądzę, że i tak będzie mieć duże poparcie. Pytanie do Was jest proste. Jaka będzie nazwa dla tego ronda? To rondo jest poprzecz z podwójnymi tramwajami, jak będziecie wpisywać w komentarzach. Jaką nazwę dać temu rondu? I druga opcja, jaką dać temu rondu. Tu jest jeden tramwaj, to po prostu wpiszcie jeden tramwaj. I czekam na Wasze sugestie, jak nazwać te linie, to wszystko. Słynę na razie, ile ludzi tutaj z tramwajów już wysiada, żeby szybciej dojść do węzła. Dobra, już kończymy, więc na samo zakończenie po prostu puścimy sobie stąd linię, tu i z powrotem. To jest tylko i wyłącznie, żeby tutaj ładnie podłączyć te dwie części. Się teraz zastanawiałem, czy to jest dobry pomysł. W komentarzach. Bo pamiętacie, jak o tym mówiłem, że to zabija linie tramwajowe? A my tu mamy połączenie właśnie, takie linie tramwajowe. Jedna linia, która jest tylko wyłącznie na tej trasie. O, tylko nie wiem, czy ona jest chwilowa, czy my ją zostawiliśmy na dłuższą metę. Czekajcie, to zobaczymy. To jest... nie, to nie jest ta. To jest ta linia, tak. Nie, jest Z22. To Z2 prawdopodobnie niedługo przestanie istnieć. Zresztą z tego, co widzę, pasażerów jest 0, więc nawet ją teraz już zlikwidujemy. I mamy póki co w teorii jeden wolny slot na nasz tramwaj jakiś tutaj do wykorzystania na przyszłość. Zobaczymy. Jakby coś, jest tutaj jeden wolne miejsce. Może jakby coś, to po prostu przypomnijcie o tym. Więc póki co po prostu tutaj nasz tramwaj 1 został stąd zlikwidowany. Dobrze, zobaczmy, czy ludzie korzystają z metra. Tu już jest 13 osób, ewidentnie ktoś jest zainteresowany. 18 osób i widzę, że korzystają z naszych przejść górą i dołem. Idą do trolejbusów. Niestety nie puściliśmy tam tego trolejbusa dzisiaj, ale no cóż. Tutaj na razie niedużo, 4 osoby raptem. Kolejna stacja to jest tutaj. Te metro może na razie nie będzie zbierać dużo osób. Bo ono jest kompletnie w miejscach, gdzie faktycznie nie mieliśmy jeszcze czegoś takiego. No bo popatrzmy sobie na... tu jest główna część miasta, tak? Tu i tu. Ale póki co w tym rejonie chyba będzie to dobry środek transportu. Tramwaj im tam pozostanie górą, ale tutaj nie widzę takiego dużego zainteresowania, to jest... Może jednak ta stacja nie działa, jak jest tu podłączona. Nie wiem, będziemy musieli bacznie obserwować, bo zobaczcie, już wydaje mi się, że ktoś by korzystał z tej linii metra. A ewidentnie śladów zainteresowania tą linią jest brak. Dobrze, w ramach zakończenia dzisiejszego odcinka luknijmy sobie, jak tam miały się nasze linie. Tu ewidentnie, co tutaj według liczby pasażerów? Mamy 200 osób na linii, tej tutaj, która jedzie, ładnie. Tu jest 150, tak jest 200, to niepotrzebne jest więcej tych naszych pojazdów. Nie, dobrze jest. Tutaj, tu jest potrzebne więcej, bo mamy 195 osób czekających tutaj na... to trolejbus dalej, który będzie jechać. No ładnie, tak, wydłużymy w ogóle te trolejbusy tutaj. One już jedą trochę dalej do tego naszego handlu. Tego dziś nie rozwijaliśmy niestety. Dobrze. Tramwaje, no to chyba wiadomo, tak, no tutaj to właściwie nawet nie ma co się dużo zastanawiać, tak, no są linie, które po prostu mają duże zapotrzebowanie, są linie, które po prostu są, inne, które też mają duże zapotrzebowanie, no i po prostu takie zwyczajne, jeszcze bardziej zwyczajne, aż dochodzimy do takich, które mają tylko 150 pasażerów i 37, o, ta linia zaczęła być używana, Z6, no ładnie, nie mam prądu w naszym mieście, no cóż. No cóż, na koniec odcinka mogę tylko to powiedzieć. Tylko to mogę powiedzieć na koniec odcinka. Chyba trochę tym bardziej teraz podoba. No i oczywiście dochodzimy do sedna, czyli metro. Na razie na tej pierwszej linii niedużo osób, bo 13. Czyli nie wpadło im to jakoś bardzo jeszcze w tak, żeby... cóż, sądzę, że drugą linię jak puścimy, w sensie tą stamtąd, tutaj dotąd, to ona będzie bardziej uwielbiana. Tak mi się wydaje. I ta linia, którą nikt nie jeździ. Coś mi się wydaje, że jest coś źle podpięte. Ale będę musiał to jeszcze sprawdzić. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie subskrybuj ten dzień dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!